Witajcie. Dzisiaj razem wykonamy taki koszyczek ze wzorkiem tkanym, inaczej mówiąc wzorek V. Przede wszystkim na tym filmiku chcę Wam pokazać kolejny sposób ukrycia szwu w okrążeniu z półsłupków oraz zmiany kolory w niewidoczny sposób. I także pokażę, jak ładnie zakończyć robótkę. Najpierw robię kółko. Pierwsze okrążenie zrobię z 8 półsłupków. Pierwszy półsłupek oznaczam, tak żeby go później nie mylić z tym węzłem, i oznaczam go w środku. Później będę wbijać do środka szydełko, dlatego oznaczę ten środek pomiędzy dwoma sznurkami. Dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I 8. Zmniejszam kółko. Teraz pokażę, jak połączyć to okrążenie. Zostawiam tę pętelkę, mijam pierwszy półsłupek i wbijam szydełko do drugiego półsłupka z tylnej strony pod tą górną pętelkę. Tę pętelkę zahaczam i wciągam do tyłu, tak. I z tyłu robię jedno oczko łańcuszka. Zostawiam pętelkę. I w tym miejscu, które oznaczyłam, tutaj, w tym pierwszym półsłupku, do środka wbijam szydełko. Możecie mniejszym szydełkiem, żeby łatwiej było. Z tyłu też szydełko powinno wbić się w sam środek półsłupka pomiędzy dwa sznurki. Nawijam sznurek i ciągnę do przodu. Mam pętelkę teraz z tyłu i z przodu. Zahaczam
pętelkę tylną. Tak? I przyciągam ją do przodu. W taki sposób. Mam pierwszy półsłupek w tym okrążeniu. W drugim okrążeniu zrobię 16 półsłupków. Dwa półsłupki w każdym półsłupku. Tutaj w tym oczku zrobię jeszcze jeden półsłupek na końcu okrążenia. Teraz szukam kolejnego półsłupka. Każdy półsłupek znajduje się pomiędzy tymi górnymi pętelkami. Tutaj. I wbijam do każdego półsłupka do środka szydełko. Tak, żeby z tyłu też wbić do środka. Wykonuję w tym miejscu dwa półsłupki. I znów kolejny półsłupek. Znów wbijam do środka. I robię dwa półsłupki. Tak, do końca okrążenia. Jestem na końcu okrążenia. Wykonam jeszcze jeden, ostatni półsłupek w tym oczku, w którym wykonałam pierwszy półsłupek okrążenia. Wbijam szydełko tego oczka tutaj. I robię ostatni półsłupek. I zaczynam trzecie okrążenie, w którym wykonam już 24 półsłupki, w co drugim oczku po dwa półsłupki. Jeszcze raz pokażę, jak połączyć i rozpocząć trzecie okrążenie. Mijam ten pierwszy półsłupek. Wbijam szydełko z tylnej strony tej pętelki i ciągnę pętelkę do tyłu. Robię z tyłu jedno oczko łańcuszka. Wbijam szydełko z przodu pomiędzy dwa sznureczki tego pierwszego półsłupka z poprzedniego okrążenia. Wbijam z tyłu nić i ciągnę do przodu. Wbijam szydełko do drugiej pętelki
i ciągnę drugą pętelkę do przodu. I mam pierwszy półsłupek następnego okrążenia. W następnym półsłupku robię dwa półsłupki. Znowu wbijam do środka. Z tyłu też. Drugi. W następnym półsłupku jeden półsłupek. Kolejnym dwa. Tak powtarzamy do końca. Mam 24 półsłupki w trzecim okrążeniu. W czwartym okrążeniu wykonam już 32 półsłupki. W co trzecim oczku zrobię 2 półsłupki albo w 8 dowolnych miejscach dodam dodatkowe półsłupki. I znów łączę. Mijam pierwszy półsłupek, wbijam pod to oczko szydełko od tylnej strony, zahaczam pętelkę i ciągnę do tyłu i z tyłu robię jedno oczko łańcuszka, zostawiam pętelkę i wbijam szydełko z przodu do pierwszego półsłupka, znajdując środek. Z tyłu nawijam sznurek i ciągnę do przodu. Wprowadzam szydełko do tylnej też pętelki i ciągnę tylną pętelkę przez przednią do przodu. I mam pierwszy półsłupek następnego okrążenia. I w tym okrążeniu wykonam 32 półsłupki. Co trzecim oczku 2 półsłupki. Thank you.
mam okrążenie z 32 półsłupków. Zaczynam już piąte okrążenie. Co czwartym oczku zrobię dwa półsłupki. Mijam pierwszy półsłupek. Wbijam szydełko. Tą pętelkę. Przyciągam pętelkę do tyłu. Z tyłu robię jedno oczko łańcuszka. Wbijam szydełko do środka pierwszego półsłupka poprzedniego okrążenia. Wykonam jeszcze jedno okrążenie. Będzie to ostatnie okrążenie bazy koszyka. I w tym okrążeniu uzyskam 40 półsłupków. W co czwartym oczku zrobię dwa półsłupki. Mam ostatnie okrążenie i pokażę, jak przejść do wykonania ścianek koszyka. Znów mijam pierwszy półsłupek, wbijam z tylnej strony szydełko pod to oczko i przyciągam do tyłu sznurek. Robię jedno oczko łańcuszka, zostawiam pętelkę i wbijam szydełko już tutaj pod ten sznurek tylny. Nawijam nić i przyciągam do przodu. Wbijam szydełko do pierwszego oczka, do drugiego i przyciągam tylne oczko do przodu. I mam pierwszy półsłupek okrążenia. Pierwsze okrążenie ścianek wykonuję wbijając szydełko pod tylne sznureczki tych górnych pętelek. I w każdym
oczku po jednym półsłupku robię. Tak przez całe okrążenie. Jestem na końcu okrążenia. W tym okrążeniu mam 40 półsłupków. W następnych okrążeniach też wykonam w każdym półsłupku po jednym półsłupku. Mijam pierwszy półsłupek. Wbijam z tylnej strony szydełko. I wciągam do tyłu pętelkę. Robię jedno oczko łańcuszka. Wbijam szydełko do pierwszego słupka. Przeciągam do przodu. Tylną pętelkę przeciągam do przodu. I mam pierwszy półsłupek okrążenia. W każdym następnym półsłupku robię po jednym półsłupku. Wykonałam 5 okrążeń. 2, 3, 4, 5. I teraz zmienię kolor. Chcę Wam pokazać, jak to zrobić. Mijam pierwszy półsłupek. Wbijam szydełko od tyłu. I wprowadzam pętelkę do tyłu. Biorę nowy kolor. Przeciągam przez pętelkę. I pętelkę zmniejszam. Robię jedno oczko łańcuszka. Później ten sznurek schowam w ściekach, a ten odcinam i też chowam w ściekach. Rozbijam szydełko do tego pierwszego półsłupka. Łapię z tyłu sznurek, przyciągam do przodu.
tylną pętelkę i przyciągam do przodu. I mam pierwszy półsłupek następnego okrążenia w innym kolorze. Dalej powtarzam jak w poprzednich okrążeniach. W każdym półsłupku robię jeden półsłupek. Powtarzam do końca okrążenia. Wykonałam 5 rzędów innym kolorem i mam już koszyczek. Pokażę jeszcze jak zakończyć robótkę. Odcinam sznurek. Wyciągam. Wprowadzam go tutaj pod tą pętelkę do tyłu. Następnie wbijam do środka tej pętelki szydełko i wciągam sznurek do środka. Z tej tylnej strony mniejszym szydełkiem chowam sznurek w ściegach.